Przed nami jubileuszowy, bo 20 już magazyn Kremstart Elbląg, a w tym odcinku powiemy, jak wyglądają przygotowania do rundy rewanżowej. Zdradzimy, czym jarają się obecnie szczypiornistki. Powiemy także o szlachetnej akcji klubu Kibica, w którą włączyły się zawodniczki Kremstartu. Czas start. Trwa mini okres przygotowawczy. To już drugi tydzień intensywnych przygotowań do rundy rewanżowej. Jak wyglądają te treningi po powrocie z urlopów, krótkich urlopów? No krótkie, nie krótkie. Na pewno jest ciężko. Szczerze mówiąc, nie możemy chodzić, bo mamy takie zakwasy. Ale mi osobiście się te treningi bardzo podobają. Dominika, teraz jest twoje 5 minut. Możesz wszystko powiedzieć, co ci nie pasuje w treningach. Czy co ma nie pasować? No trenujemy po to, żeby grać, tak? No wiadomo, że czasami się idzie na trening, mówię, Jezu, znowu, nie chce mi się. Ale tak naprawdę wiemy, że potem to daje jakieś korzyści i dzięki temu gramy jak gramy. A czy rzeczywiście jest ciężko teraz w tym okresie po urlopach? No zawsze jest ciężko. Nie tylko, że po urlopie się wraca, to ciężej, a po drugie, że mamy taki mały okres przygotowawczy, więc mamy dwa razy dziennie, codziennie treningi, więc zasuwamy po prostu. Czy ktoś już padł i powiedział, ach, mam dość? Może na hali nie, ale w szatni są słowa, o Jezu, mam dość, tak? Ale ogólnie myślę, że każdy narzeka na swój sposób, ale robi to, co trzeba. Czy któraś z zawodniczek, koleżanek twoich już padła na taką przysłowiową glebę, czy na razie jeszcze da radę przeżyć? Nie, jeszcze walczymy same z sobą. A teraz zdradzimy wam, czym żyją, a nawet czym jarają się obecnie nasze zawodniczki. I chyba nikogo nie zdziwi, że szczypiornistki teraz emocjonują się piłką ręczną. Żyjecie treningami, żyjecie turniejem, czy już troszeczkę też wybiegacie w przód i myślicie o świętach, magicznym czasie świąt? Na razie są mistrzostwa, więc troszeczkę żyjemy mistrzostwami. Po każdym treningu będziemy do domu, żeby obejrzeć jakiś kolejny niesamowity mecz w wykonaniu różnych reprezentacji. Przede wszystkim też oglądałyśmy mecze naszej reprezentacji, więc tym chyba głównie żyjemy i staramy się podpatrywać te najlepsze akcje, które wychodzą przeciwniczką i, że tak powiem, jaramy się grą innych zespołów. Święta, no tak, już są niedługo i chyba jeszcze tak zupełnie o nich nie myślimy. Na razie pozostaje turniej, po turnieju jeszcze parę dni treningów i wtedy rozjeżdżamy się do domów i myślę, że dopiero wtedy nasze głowy zostaną uwolnione od piłki ręcznej i będziemy myśleć o świętach. Pierwszym przetarciem przed powrotem na ligowe parkiety będzie międzynarodowy świąteczny turniej, który odbędzie się w Elblągu. Będzie to dobry moment, by sprawdzić formę elblążanek, przećwiczyć nowe warianty gry oraz dać szansę pograć większej ilości zawodniczek. Wyniki zawsze mają znaczenie, bo te zawodniczki, które na parkiecie będą tutaj, niektóre pozycje w zespole są takie jakby dosyć stabilne, a natomiast tam na niektórych pozycjach jest jakaś tam walka o pozycję, walka o tą pierwszą siódemkę i w takich turniejach zawodniczki będą chciały na pewno jakby udowodnić rywalce z pozycji, że to mi się należy, no, więcej minut grania na parkiecie, ja daję więcej zespołowi. Taka rywalizacja będzie chyba, znaczy jest korzystna. No turniej zapowiada się tak szkoleniowo, bo na pewno to młodzieżowa reprezentacja Chin, nie znamy poziomu kompletnie, nie wiemy, co to będzie za zespół. Całkiem niezły zespół polskiej reprezentacji młodzieżowej, no i Wista na pewno też przyjedzie w okrojonym składzie, bo nie sądzę, żeby ten Tetelecki nie dał kadrowiczkom trochę odpocząć po mistrzostwach Europy. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No takie granie, takie powiedzmy po cięższych dwóch tygodniach jest chyba idealne. Jeśli chodzi o turniej, to niech nikogo nie zmyli hasło świąteczny. Świąteczny to oznacza, że będziecie dawać prezenty rywalkom? Nie, on chyba nie do końca jest chyba świąteczniczką Mikołajkowy czy coś, nie? Nie? Coś takiego? Ustalimy później. Prawda, Mikołaj rozdaje prezenty, ale nie. My będziemy sobie rozdawać prezenty co najwyżej, czyli super asystować, rzucać super bramki i na pewno ekstra bronić bramce, więc nie będziemy za bardzo życzliwe. I dla przeciwniczego chcemy wygrać i chcemy grać jak najlepiej. To jest granie na półgwizdka, czy jednak tutaj będzie wynik się liczył? Nie tyle co wynik, tyle co na pewno będziemy chciały przetrenować kilka wariantów. To zależy też od trenera, jakie założenia będą na tym turniej, ale myślę, że nie ma odpuszczenia. No ale trzeba przyznać, że Puchar Marszałka do kolekcji z pewnością byłby dobrym prezentem na święta dla klubu i kibiców. Chciałbyśmy zaprosić wszystkich kibiców na turniej, który odbędzie się od piątku do niedzieli w hali Centrum Sportowo-Biznesowym w Elblągu.
Również w czwartek zapraszamy na mecz sparingowy z reprezentacją młodzieżową. A jakiego kraju to niespodzianka? Mecz o godzinie 19.30. Zapraszamy. Zapraszamy. Trzy dni z piłką ręczną. To nie lada gratka dla kibiców Szczypiorniaka. W dniach 16-18 grudnia w Elblągu w hali sportowo-widowiskowej przy Alei Grunwaldzkiej będzie odbywać się międzynarodowy turniej świąteczny o Puchar Marszałka Warmii i Mazur. Udział w nim wezmą 4 drużyny. Magda Balsam, najlepszą zawodniczką rundy jesiennej sezonu 2016-2017. Tak zdecydowali kibice, którzy oddawali swoje głosy w plebiscycie na najlepszą szczypiornistkę startu minionej rundy. Magda zdobyła ponad 60 głosów. Oficjalnie laureatka konkursu tytuł i opominek otrzyma podczas świątecznego turnieju w Elblągu. O tym, że kibice startu potrafią się nieźle zmobilizować, można przekonać się praktycznie na każdym meczu, u siebie, a także na wyjazdach. Tym razem pokazali, że mają też ogromne serca i chcą pomagać potrzebującym. Klub Kibica wziął udział w akcji Szlachetna Paczka i przygotował prezenty dla jednej z rodzin. W akcję włączyły się także elbląskie szczypiornistki. Słuchajcie dziewczyny, serdecznie wam dziękujemy za wkład wasz mały, acz znaczący. My też wam dziękujemy za zaproszenie i w sumie zorganizowaliście większość, że tak powiem. My się cieszymy, że możemy się do tego dołożyć jako klub, jako zawodniczki i myślę, że jest to bardzo fajna inicjatywa i trzeba pomagać. Dokładnie. Mielcza. Tak, słucham. Jak się czujesz pomagając? Wspaniale. Każdy lubi pomagać, każdy lubi sprawiać prezenty, tak samo sobie sprawiamy prezenty i cieszymy się, że możemy wziąć udział w takiej akcji. Jak widać, kibice i zespół to jedna wielka, szlachetna rodzina. I na koniec ciekawostka. Przed ostatnim meczem Polek na Euro Przemek poprosił Alę Klarkowską o wytypowanie wyniku. Odpowiedź była krótka i na temat. A za chwilę zbieramy się, żeby oglądać mecz naszych szczypiornistek. Jaki typujecie wynik? Do przodu. Dzięki wielkie. Ach, szkoda tylko, że się nie spełniło. Brawo! Ekstra!